razem mało pobożnie będzie, bo będę opowiadał o tej swojej pasji związanej z bańkami mydlanymi, ale muszę tu przesłanie też dodać. Mianowicie jest taka zasada, że dobro, które czynimy, wraca do nas zwielokrotnione. I to się potwierdziło właśnie w tym, w tej sprawie baniek mydlanych. Mianowicie jakieś 6-7 lat temu, po mszy akademickiej, gdy byłem jeszcze studentem świeckim, postanowiłem odprowadzić pewną starszą panią do domu, która jeździła na wózku inwalidzkim, miała porażenie mózgowe głębokie i ona tam mi mówiła, a pójdziemy dalej, bo tutaj raz w tygodniu sobie wychodzę tylko, czy się zgodzisz? No to dobra, zgodziłem się, chociaż już było późno. I akurat idąc po tej dłuższej drodze spotkałem osoby, które na chodniku robiły bańki mydlane. One proponowały, że sprzedadzą jakiś tam sprzęt i zarazem przepis do baniek mydlanych. No to kupiłem, zresztą zrobiłem dla tej pani na chodniku te bańki mydlane, bardzo się cieszyła. W sumie tak się zaczęło. Później przy myciu naczyń brałem płyn do naczyń na rękę z wodą, gdzieś tam rozprowadzałem po dłoniach i zacząłem dmuchać, tak jak to mnie tam nauczyli na rynku, żeby z rąk robić te bańki mydlane. I później pokazuję, mamo, zobacz, jaka fajna jest ta bańka mydlana. Później oglądałem filmiki w internecie, zastanawiałem się, jak to zrobić. Metodą prób i błędów szukałem płynów, bo to w sumie z bańkami mydlanymi kluczowa sprawa jest, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Know-how tak zwane. Jak już metodą prób i błędów dochodziłem, jak to oni robili, to zacząłem ćwiczyć. Niektóre są banalnie proste i wychodziły od razu, a z niektórymi trzeba było się pomęczyć. Czasami sprzęty trzeba było samemu zrobić, coś dokupić. No i tak. I tak się rozwijałem. Później były pokazy, ćwiczenia. I jestem w tym momencie, w którym jestem. Wykorzystuję swój talent, swoją pasję do tego, żeby głosić Ewangelię, przekazywać jakieś treści, obrazując je bańkami mydlanymi, ściągać uwagę na Ewangelię przez takie nic, takie coś dziecinnego, jak te właśnie banie. Amen.